2022 rok. A, i mój tata miał urodziny wczoraj. Wszystkiego najlepszego, tato. Przechodząc do tematu, w pierwszych naszych szkółkowieściach mówiono o tym, że dzieci Boże słuchają Boga. A co znaczy słuchać Pana Boga? W modlitwie. W modlitwie? To znaczy, że Panu Bogu mamy być posłuszni. To znaczy, że mamy słuchać tego, co mówi nam Boże Słowo. To znaczy, że mamy przestrzegać Bożych przykazań. Łączymy się dzisiaj z naszą korespondentką, Panią Klaudią. Pani Klaudia, co ma Pani nam dzisiaj do powiedzenia? Dzień dobry Samuelu, dzień dobry dzieci! Witam serdecznie na kolejnych szkółkowieściach. Co mam dzisiaj ciekawego do powiedzenia? Jak widzicie, mam plecak, a to oznacza, że wybieram się w podróż. Mam też słuchawki. O! Po to, żeby uważnie słuchać Pana Boga, muszę się do Niego podłączyć, ponieważ On będzie mi mówił, gdzie mam iść. Na wszelki wypadek, gdyby było zimno, założę też czapkę. Gdyby bardzo padał deszcz, wzięłam parasol. O! Tak jest. Gdyby za bardzo świeciło słońce, mam też takie czarodziejskie coś. O! Widzicie? Jestem gotowa w podróż. Potrzebna mi jest jeszcze mapa. A teraz cofnijmy się o jakieś 2000 lat. 2000 lat temu, około 2000 lat temu żył Saul. Być może kojarzycie go jako apostoł Paweł, ponieważ zanim poznał Pana Jezusa, był Saulem. Tak więc gdy Paweł, czy tam innymi słowy Saul, nawrócił się, to znaczy poznał Pana Jezusa, zaczął bardzo dużo podróżować. Chciał też opowiedzieć wszystkim ludziom o Jezusie Chrystusie. Najpierw udał się do Damaszku. Tam byli ludzie, którzy go znali, pamiętali, jakim był kiedyś człowiekiem. I opowiadał im, jak to Pan Jezus w cudowny sposób zmienił jego życie. Powiecie, Saul był takim człowiekiem, że on bardzo nienawidził chrześcijan. Nawet był do tego stopnia niektórych ludzi zabić. Ale później, kiedy spotkał Pana Jezusa, wszystko się zmieniło. Tak więc w Damaszku opowiadał o swojej zmianie. Następnie... Halo, halo? Pan Bóg powiedział mu, by udał się do Arabii. Nie jest napisane w Biblii, co dokładnie apostoł Paweł tam robił, jakie miał dokładnie zadanie. Wiemy tylko tyle, że spędzał tam czas z Bogiem i że bardzo wiele się nauczył. Podejrzewam, że bardzo dużo słuchał Pana Boga. A to jest nam potrzebne w dzisiejszych czasach, wiecie o tym? Po jakimś czasie... Halo? Paweł, czy tam Saul, usłyszał głos Pana Boga, że ma się z powrotem udać do Damaszku. Wiedział, że to jest troszeczkę niebezpieczne, albo nawet bardzo niebezpieczne, ponieważ w Damaszku ludzie nie za bardzo lubili chrześcijan. Ale Paweł, czy tam Saul, to jest jedna osoba, był posłuszny głosu Pana Boga i udał się z powrotem do Damaszku. Tam przebywał aż 3 lata, głosił dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, głosił po prostu to, jak Jezus zmienił jego życie. Ale, jak możecie się domyślić, Żydzi chcieli go zabić. Pif, paf! Więc Paweł nocą udał się do Jerozolimy. Uciekł. Zabrał wszystkie swoje rzeczy i uciekł do Jerozolimy. W Jerozolimie wszyscy chrześcijanie się go bali, ponieważ pamiętali, jakim Paweł był złym człowiekiem. Paweł kiedyś, zanim poznał Pana Jezusa, chciał pif-paf
zabić wszystkich chrześcijan, ale teraz jego życie się zmieniło. Na szczęście spotkał Barnabę. Barnaba uwierzył w to, po prostu widział wielką zmianę w Pawle i zaczął wszystkim opowiadać, że halo, halo, Paweł się zmienił, to już nie jest ten sam człowiek. On poznał Jezusa Chrystusa, on już nie planuje wszystkich zabić, nie! No i inni chrześcijanie uwierzyli Barnabie na szczęście. No i Paweł, słuchając po raz kolejny głosu Pana Boga, udał się tym razem do Cezarei, później do Tarsu. Oczywiście tam znowu miał bardzo ciężko, ponieważ inni ludzie chcieli go zabić. Wiecie, bycie chrześcijaninem w tamtych czasach było bardzo niebezpieczne. Później znowu pojawił się Barnaba, który potrzebował jego pomocy w Antiochii. Więc Paweł udał się do Antiochii i tam razem mogli głosić Jezusa Chrystusa, mogli głosić to, jak bardzo Pan Jezus zmienił ich życie. Obaj słuchali głosu Bożego, po prostu opowiadali o Jezusie. I na zakończenie chcę powiedzieć Wam, jak to jest, że ja w dzisiejszych czasach słucham głosu Bożego. Jak to jest, że Pan Bóg do mnie mówi? Otóż słuchajcie, przede wszystkim czytam Biblię. Czytam Biblię, ale zanim to zrobię, to po prostu odkładam swój telefon, bo kiedy non-stop przychodzą mi jakieś powiadomienia, to ja zamiast skupić się na czytaniu, to klikam. Klik, 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 klik. A to chyba nie jest dobre. Nie jest to dobre, naprawdę. Wtedy nie potrafię się skupić. Dlatego odkładam telefon. I się tym w ogóle nie zajmuję. Chodzę też do kościoła. Jak słucham kazań, to też Pan Bóg bardzo dużo do mnie mówi. No, naprawdę. Ale Wy, jeżeli nie chodzicie do kościoła, to z pewnością chodzicie na szkółkę, nie? No właśnie. Na szkółkach też Pan Bóg do Was mówi. A być może to dzisiaj przeze mnie Pan Bóg mówił do Was, do Ciebie. Albo jeszcze coś interesującego powie. Słuchajcie, ja się z Wami żegnam i łączę się z Samuelem i z dalszymi częściami programu. Pa! Po przerwie adwentowo-świątecznej wracamy do kącików misyjnych. Zobaczymy co dziś. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się macie? Witamy Was, kochani, kolejny raz. Tym razem chcemy Was zabrać do kraju, który leży w Azji. I jest, jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest 17 krajem na świecie. Polska zajmuje 69 miejsce, więc jest zdecydowanie większa od naszego kraju. Stolicą tego kraju jest Teheran. A liczba mieszkańców tego kraju to ponad 80 milionów. A język urzędowy w tym kraju to język... To język perski oczywiście. Czy wiecie już jaki to kraj? No jasne, że wiecie. A jak nie, to się domyślacie, że ten kraj jest właśnie... Iran. Mhm. O tym kraju dzisiaj trochę więcej mogłaby nam opowiedzieć Bita, którą chcemy Wam przedstawić. Bo Bita chodzi do szkoły. To trochę chyba tak jak Wy, prawda? Ale ta szkoła, słuchajcie, wygląda trochę inaczej. Znaczy nie dlatego, że nie ma kaloryferów. Ale, że dzieci w tej szkole oprócz matematyki, języka, oprócz geografii, muszą się, kochani, uczyć Koranu. Koranu, czyli świętej księgi muzułman. A do tego wszystkiego jeszcze muszą uczestniczyć w religijnych uroczystościach muzułmańskich. Dlatego, że w tym kraju, gdybyście chodzili tam do szkoły, na każde 199 dzieci przypada tylko jedno dziecko, które jest chrześcijaninem. Czyli mówiąc inaczej, gdybyście byli w 400-osobowej szkole, nie wiem ile osób liczy wasza szkoła, ale gdybyście byli, uczyli się w 400-osobowej szkole, no to w całej szkole byłoby was tylko dwoje chrześcijan. A do tego wszystkiego nie zobaczycie w tej szkole chłopca i dziewczynki, którzy stoją razem przy tablicy.
Dlatego, że tam chłopcy i dziewczynki uczą się osobno. Zresztą osobno też chodzą do kina, osobno też chodzą do lekarza, osobno też chodzą na plażę na przykład. I słuchajcie, Bita, o której chcieliśmy wam opowiedzieć, zna kilka chrześcijańskich piosenek, pewnie podobnych do tych, których wy śpiewacie. Ale niestety nie może ich śpiewać, no na przykład w drodze do szkoły albo w autobusie. Nie może rozmawiać o wierze w Pana Jezusa ze swoimi koleżankami, w ogóle nie może o tym nikomu powiedzieć, bo wtedy mogłoby to oznaczać, że jej rodzice zostaną aresztowani. Bita ma swoją Biblię dla dzieci. Bardzo lubi tą Biblię. Ma w niej takie kolorowe obrazki. Może też macie Biblię z obrazkami? Uwielbia, jak mamusia czyta jej tamte historie biblijne. No ale swoją Biblię razem z Biblią rodziców ukrywają w takim specjalnym schowku w swoim domu, żeby nikt jej nie znalazł. Chcieliśmy was dzisiaj zachęcić do modlitwy o dzieci w Iranie. No modlitwy o tych dzieci, które chodzą do kościoła, ale takiego innego niż wasz, bo kościół w Iranie to kościół, który spotyka się w tajemnicy, czyli spotykają się tak naprawdę w domach innych chrześcijan po to, żeby słuchać o Panu Jezusie. Nikt nie wzywa ich do kościoła poprzez bicie dzwonów, tylko spotykają się w zupełnej tajemnicy i w ukryciu. I to oczywiście jest bardzo trudne, bo dzieci boją się opowiadać nawet swoim przyjaciołom Panu Jezusie, bo przecież ktoś może donieść na policję, bo przecież ktoś może sprawić, że rodzice będą mieli nieprzyjemności. I wiecie, chcieliśmy was dzisiaj prosić o to, żebyście pamiętali o dzieciach w Iranie, żebyście w swoich modlitwach przynosili ich Panu Bogu też. A jednocześnie możemy dziękować za to, że możemy chodzić na szkółki niedzielne, możemy je oglądać, że możemy chodzić do kościoła. Że możemy śpiewać. I nie musimy tego robić wcale w ukryciu. I możemy też opowiadać naszym kolegom albo koleżankom w klasie o tym, co przeżywamy z Panem Bogiem na przykład, tak? I też nie spotka nas za to żadna kara ze strony państwa. Zostawiamy was z tymi przemyśleniami. Zachęcamy do dziękowania i do modlitwy. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. A ciekawe, czy wiecie, co teraz? Tak, oczywiście polecajka. Cześć! Witajcie w księgarni Warto. Lubicie psalmy? W Biblii jest ich aż 150. I wszystkie są mądre i należą do najpiękniejszych modlitw biblijnych. Wiecie co? Ja trzymam tutaj w ręce taką książkę Odezwij się do mnie z wysoka. I ta książka zawiera wybrane psalmy biblijne, ale napisane waszym językiem. I chcę wam teraz jeden przeczytać. Psalm 19. Niebo mówi o twoich cudach. Dzień opowiada dniowi, noc nocy. Ich opowieść się rozchodzi po całej ziemi. Mknie jak kamyk wystrzelony z procy. Głos twój, Panie, przenika serca, bez większego hałasu i krzyku. I tak bardzo rozwesela duszę, jak gruchanie słodkie w gołębniku. Twoja nauka cenniejsza niż złoto, uczy prawdziwej mądrości. Kto się nie leni, super nagrodę dostanie od ciebie w wieczności. Polecamy serdecznie zbiór psalmów dla dzieci Odezwij się do mnie z wysoka i zapraszamy do księgarni Warto w Cieszynie na Wyższej Bramie 29 i na naszą stronę internetową www.warto.com.pl. W tą zimę najlepiej pić herbatę, a najlepsza herbata jest z własnoręcznego kubeczka, więc zapraszam na Kocie Kreatywny, gdzie będziecie mogli taki kubeczek zrobić. Zdradzę wam, że uwielbiam kawę, ale jeszcze lepiej smakuje kawa w super kubeczku. Być może wy też lubicie kakao albo pyszną owocową herbatkę. Spróbujcie, jak smakuje we własnoręcznie wykonanym kubku. Ja mam tutaj już jeden zrobiony, on ma taki zimowy motyw,
ale mam jeszcze taką zwykłą białą filiżankę i wymyśliłam sobie, że pięknie wyglądałaby z takimi ptaszkami. Potrzebujemy do tego takie obrazki, które są nadrukowane na papierze ryżowym. To jest taki specjalny, bardzo cienki papier. Możecie takie motywy kupić w sklepach papierniczych albo po prostu zamówić w internecie. Ten papier pod wpływem wody i kleju robi się prawie przeźroczysty i nie będzie go widać na naszej filiżance. Będziemy chcieli tą filiżankę ozdobić właśnie takimi ptaszkami. Nie używamy tutaj nożyczek, tylko koniecznie wyrywamy obrazek, o który nam chodzi, po prostu dookoła konturów, zostawiając odrobinę białego wokół obrazka. To, że on jest wyrwany, sprawi, że on się lepiej wkomponuje w nasz kubek. Mam już jeden element wyrwany. Wyrwę sobie jeszcze takie mniejsze ptaszki. Mam trzy elementy i spróbuję je umieścić na mojej filiżance. Zanim je przykleimy, namaczamy je w wodzie. Naszą filiżankę smarujemy klejem. I na filiżance przyklejamy obrazek ptaszków. Jeden z tej strony, drugi z drugiej i trzeci na środku. Suszymy suszarką. Kiedy nasze obrazki są już troszeczkę wysuszone, bierzemy klej typu Wicol, ten, który zwykle używamy do przyklejania obrazków na różne elementy i na różne miejsca. I jeszcze raz cały kubek malujemy tym klejem. Jeśli chcielibyście, żeby wasz kubek był na przykład bardziej świąteczny, albo żeby pasował do uchwytu, który jest u mnie na przykład złoty, możecie posypać go brokatem, póki jeszcze klej jest mokry. Wtedy po wyschnięciu będzie się pięknie mienił, tak jak mieni się mój kubeczek zimowy. I klej znowu suszymy suszarką. Moja filiżanka nie jest już pospolita, ale jest oryginalna i nikt takiej nie ma. Jeżeli chcecie mieć pewność, że można z niej normalnie korzystać, normalnie pić, a potem przede wszystkim normalnie ją umyć, poproście rodziców, żeby zakupili bezbarwny lakier w sprayu i cały kubek z zewnątrz popryskajcie bezbarwnym lakierem w sprayu. I potem zostawcie go na kilka godzin do wyschnięcia. Później możecie już spokojnie z niego korzystać i myć go ręcznie. Życzę wam dobrej zabawy i smacznej herbaty. No to już chyba koniec dzisiejszej szkółko wieści. Mam dla was taką małą prośbę. To takie jakby moje marzenie. Chciałbym, żebyście pod tym filmem wbili 100 łapek w górę. Z góry dziękuję, zostawcie subskrypcję, no i do zobaczenia za tydzień. Cześć!